Beta 350. Od czego zacząć sprawdzać motocykl? Pierwsze co, sprawdzamy, czy jest zimny. Sprawdź żery. Rurę sprawdź też z tamtej strony, czy nie był odpalany przy kolektorze. Zimny? Wszystko gra, zimny. Zimny. No to nic nie sprawdzamy, tylko po prostu go odpalamy, czy właściciel go odpala. Odpal. Ten guzik na dole. Majonez, to teraz czekamy sobie z 10 minut, niech sobie pochodzi, niech się zagrzeje trochę. To jest 4 osób, musi się trochę nagrzać. Zagrzany, no to teraz sobie go tam, nie wiem, z 2-3 razy odpal, czy odpali bez problemu. Okay. Gra gitara, dobra. No to jeżeli mamy to sprawdzone, teraz tak, nie było słychać stoków pupów w czynniku, słyszałeś coś czy nie? Nic nie słyszałeś? Ja też nic. Jakby coś było nie tak, to byś słyszał takie klepanie, metaliczny jakiś odgłos, to już by było niepokojące. Fachowcy są, co przy takim zakupie takiego sprzętu ściągają górę i sprawdzają, jak wszystko wygląda. No operacja wymaga tego, żeby się ktoś na tym znał, ale na słuch można też kupić. Czyli ten silnik pracuje równo, nie przerywa, tak jak słyszałeś, ja go jeszcze raz odpalę. Ładnie sobie tłoczek pracuje. Dobra, a teraz do następnych rzeczy to przechodzimy tak. Pierwsze sprawdzamy następnie lagi. Zobaczcie, ciekną. Szczelne czy nieszczelne? Na razie tak. To prawie tył? No tak, tył też. Dobrze. Odrobiłeś zadanie. Trzyma amor? Amor trzyma. Tu jak wciśniesz, to odpuszczał, żeby sam do góry poszedł. Dobra. Teraz powtórka do sprawdzenia. Tak jest. No jest ok, wszystko. Jest ok. Dobra. Teraz przyda nam się trykwa. Okośnik znaczy. Dobra. Teraz sprawdzasz, czy ma luzy jakieś. Ja ci przytrzymam na wahaczu, na kole. Jest delikatny luz.
Może być. Może być, bo nie mam koła skręconego do końca. Bo to jest moja zapasówka, wiesz? Ale to... No, tutaj zobacz, jest podkładka. I nie jest skręcone, bo po prostu mam tutaj... To jest koło do jazdy na kole. O. Nieskręcone, żebym nie przekręcił śruby. No i następna rzecz do sprawdzenia. Napęd. Zębatka. No praktycznie nowa. Nie? Przód. Jak wygląda? No trochę już jest zużyta. Trochę jest. Ale jeszcze spokojnie na 30 motogodzin. Starczy. No i to by było wszystko, co trzeba sprawdzić. Czy... Można sprawdzić jeszcze w innym latach. Jest luz? Nie ma luzu. Tarcza, klocki. Tarczę można sprawdzić tutaj, nie? Czy nie ma rantów przy końcu? No, jest. Można powiedzieć, znówka sztuka. Czyli plastiki, takie tam obtarcze przy krosówce, to nas nie interesują. Nie ma no i wiadomo, jak jazda próbna, to oczywiście biegi, jak to chodzą te biegi. O, Jerry, płyn sprawdza. Jest. To tu jest ok, nie? No coś tam jest z uszczelką, czy tam to nalot się robi, nie? Aha. Czy wentylator jest, o, spódnica cała, bo jest też ważne, jak jest wentylator i jest sprawny, jak dłużej pochodzi, załączy się prawidłowo, to też zawsze do wartości motocykla trzeba dołożyć węże, tu akurat węże mam założone silikonowe, widzisz? Widziałem. O, silikony. To też do wartości, bo to takie węże potrafią 1000 zł kosztować. No, nagar na wydechu, no to jest normalka. A idzie to doczyścić, ale to ja już tego nie robię. Parę razy kiedyś się bawiłem pustwarnie, ale... No i powiem ci, że... No można jeszcze filtr otworzyć, nie? Na pewno. O właśnie. Wiadomo, ja... Nie wystawiłem go do sprzedaży, czyli mam filtr, jaki mam po jednej jeździe. Filtr to jest koniecznie, żeby sprawdzić. Czekaj, to jest. Widać, że jest po jeździe, ale nie jest najgorzej tutaj. No nie jest. Widziałem masakryczne filtry. No nie, nie. Ja, mój kolega niestety rok czasu nie czyścił. Rok czasu. Tak, to jest filtr po jeździe, ale oczywiście jakby był wystawiony na sprzedaż, no to by wyglądał zupełnie inaczej jak nówka. No. Ten kolega mój nie wiedział, że nawet ma filtr w motocyklu. No i co, no to są podstawowe rzeczy. Motogodziny musimy sprawdzać, bo jest licznik. Licznik motogodzin? Masz tutaj, jest tutaj, jest, ale nie liczy, nie liczy, nie liczy. Bety to mają fabrycznie, że nie liczą. Z rzeczy ważnych byśmy mieli wszystko. Raczej. Proszę? Z rzeczy ważnych chyba wszystko, nie? Tak, z rzeczy ważnych to jest wszystko.
No i jak tak sobie ocenić motocykl, nie? I ten jest pełnowartościowy, można brać. Napęd, powiem tak. No napęd, no wiadomo, no zużycie jakieś jest. Na 30 motogodzin to jest normalne. Ale tu tym to bym się w ogóle nie przejmował przy zakupie tego sprzętu. No i tak to trzeba sprawdzać, oceniać. Można nawet sobie godzinę posiedzieć przy nim, zobaczyć, czy coś nie spadnie, nie ścieknie, bo też może tak być, nie, że zacznie coś ciec albo z silnika, tak. No warto też tą obudowę ściągnąć, nie, żeby zobaczyć, czy jest sucho pod spodem. To jest ile tam, dwie śrubki, zawsze tą osłonę proponuję ściągnąć, żeby sprawdzić. No wiadomo, że tu suchy, czysty, tak. Wszędzie, gdzie przychodzą uszczelki z jednej, jak i z drugiej strony. No i to jest wszystko. Tu więcej nie ma co sprawdzać. A tu ten luz to mogę mieć, bo nie jest koło skręcone do końca. Dlatego, żeby mi nie przekręciło gwintu, bo jest po prostu, to jest odkus parny i tam tuleje szlifowałem i o 2 mm jest trochę za wąsko. A nie chcę ściągać już tych wahaczy do środka. Po piachu tym kołem nie jeżdżę, także... Tu to dobry napędzik jest dobry, nie? Tak. Tam też, tam jest nowa zębaszka. A to jest z oryginału, nie? To jest z oryginału i to ma 30 motogodzin. Tu już, pak, już poczujesz tarczę, widzisz? No. To ma 30 motogodzin, już tutaj są. To jest koło właśnie od tej bety. A poczekaj, zobaczymy jaką tarczę mam. Czy mam fioletową? Fiolet wchodzi, czy nie? Nie. No to jeszcze słabo, zawsze fioletową miałem. Od dohamowywania na przyjeździe na kole. No dobra, no to w taki sposób można kupić dobry motocykl, słuchajcie. Nieważne jaki rocznik. Oprócz wyższej pojemności niż 400. Tam to już nie umie takich motocykli kupować. Ale do 350, 4 osób. To nara, hejos.